I gonitwa się rozpoczęła. Oczywiście dobrze przyjął stary Ben Mark, bo tutaj na łuku on ma najłatwiejszą drogę po starcie. Ale za chwilę będą przetasowania. Salsabil II w tej chwili na czele. Dobrze galopuje Wielki Dakris. Dalej Osan Al-Mori, Sharm El Sheikh, Razmi Al-Kaledijach. Niesie się Storm Oa. Na dwóch ostatnich miejscach Ben Mark i Al-Maret. Konie na przeciwległej prostej, mniej więcej 1600 metrów do celownika. Salsabil D przed Wielkim Dakrisem. Za nimi już w tej chwili trzeci Sharm El Sheikh, Osan Al-Mori, Al-Maret i Ben Mark mocno poprawiły. Wycofały się dwa konie, Storm Oa i Razmi Al-Kaledijach. Za chwilę 1200 metrów do celownika. Z niewielką przewagą Salsabil D utrzymuje się za nim Wielki Dakris, chociaż koń troszeczkę wyłamał teraz na łuku, ale jeździec idealnie sobie z tym poradził. Trzeci jest Sharm El Sheikh, potem Ben Mark, Osan Al-Mori. Ostatnie miejsce zajmuje Razmi Al-Kaledijach. No, wyścig bardzo rzetelny. Tak jak przystało na wyścig poza grupowy. W tej chwili Wielki Dakris atakuje Salsabil D i wychodzi na prowadzenie. Kolejny jest Osan Al-Mori, blisko jest także Sharm El Sheikh. Teraz Salsabil troszkę jeszcze zyskuje przy kanacie. Bardzo ładnie galopuje Sharm El Sheikh, chyba słabnie Wielki Dakris. Chociaż jeszcze po bacie troszkę poprawił, idzie Razmi Al-Kaledijach także. I świetnie Al-Maret. I polem Storm Oa. Będzie bardzo ciekawa końcówka, bo tutaj przynajmniej 5 koni jeszcze w grze. Storm Oa, Al-Maret drugi, Razmi trzeci. I za chwilę w celowniku Storm Oa pierwszy, drugi Al-Maret, trzeci Razmi.